Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony po raz kolejny Perla, tym razem w troszeczkę innej odsłonie, a mianowicie w serii Max Payne 1. Jak wiecie, jest to jedna z moich pierwszych gier. A dlaczego ja na kanale Roya? Ze względu na jego 500. odcinek. Właśnie tak, 500. film na kanale Roya. Tutaj pierwszy gameplay z tej gry będzie na kanale Roya. Kolejne, jeżeli tak owe będą, pojawią się na moim kanale. Także możemy powoli zaczynać. Zobaczymy, co z tego będzie. No, na początku jednak troszeczkę potrwa sama wejściówka, no ale tego nie pominiemy. Także tak to mniej więcej wygląda. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No tak jak właśnie już wspominałam, jest to jedna z pierwszych gier. No, pierwsza gra, no to Super Frog, może kiedyś też będę miała okazję zademonstrować, jak ona wygląda w moim wykonaniu. No a póki co tutaj mamy właśnie Maxia. No na co przede wszystkim można zwracać uwagę i z czym jest kojarzona ta gra? Oczywiście ze zwolnionym tempem. Zobaczymy, jak to będzie w moim wykonaniu wyglądało. Do czego jeszcze odwołanie? Odwołanie do Matrixa. Tutaj też właśnie jest taka przedstawiona komiksowa fabuła. Też będziemy za chwilę mieli tutaj okazję to zobaczyć, jednak znając mnie, będę to wszystko przewijała. Zobaczymy. O, mamy i Maksia uśmiechniętego na razie, jednak kurczę. Sam początek tutaj będzie troszeczkę mroczny, ale zaraz się o tym przekonamy sami. Tak, kochani, a tym razem roją mi je kary, a żona napierdziela. Dobra. Właśnie, tutaj mamy co? Teraz zamieniliśmy się troszeczkę rolami. Jak najbardziej mi się ta opcja podoba. Zobaczymy, czy się tej Roju zgodzi, aby częściej tak to wyglądało. Coś była Co to jakaś jest do mała. diabła? Dobra, nie ma przynajmniej już muzyczki. Wszystko dobrze. Co to miało być? Jest telefon, czy ja tu mam coś pootwierać? Dobra, zbieram co się da. Jest i strzelba. Oj. Idź tam, myj te gary. Ugotuj dobry obiad. Kupiłeś chleb? Chociaż raz ja mam okazję to powiedzieć. Dobra, pootwieramy wszystkie szafeczki, zobaczymy co tu mamy. No tu jednak nie. Dalej ten wykrzykniczek. Co ja tu jeszcze mogę pozbierać? Jest, dzwoni ten telefon. Tak, Perla by teraz wszystko otwierała. Nie no, tam chyba nie za bardzo. No nic, no nic. Dobra, naciśniemy na górę. Nie! Nie dotykaj mnie! Nie baw się! Nie! Michel! Nie! Max! Nadchodzi. Stój! Policja, rzuć broń! Umrzesz! Załatwiecie! Kurczę, o nie. Nie no, początek jest strasznie mroczny. Nie, się nie rzuca, nie, bo jest przerażona nie, o sytuacją. Boże, Michel, skarbie! O kurczę. Dobra. No co ja mogę powiedzieć w takiej sytuacji? Co ja mogę powiedzieć? Dobra, powiedzmy, że tutaj no, teraz będzie cały przedstawiony, tak właśnie mówiłam, w taki sposób. Jednak pominiemy to, żeby móc okazję się zemścić. No. Chciałam troszeczkę poprzewijać. A, bo to był etap z domem najpierw, tak? Tak, no dlatego, wiesz, to troszeczkę było takie, no. Ale Max tutaj tego. Rojca śpieszbi już tutaj do kompa.
Idź, masz laptopa. Okay. Dobra. Jeszcze chwileczkę tutaj nie, muszę kontrolować czas, żeby tutaj was też nie przynudzać. Ale jeszcze pozbieramy troszeczkę i może u nas... Na ekran gry. Kogoś tutaj pozałatwiać. Ojej. No to rozpierdziel od początku. Pozbieramy, bo znając życie, w szafeczkach będzie coś fajnego poukrywane. Co tutaj mamy? A tu akurat nic. Tutaj też nic, nie? Tu są tylko prysznice. Jestem w miarę czysta, więc nie będziemy tutaj... Uuu, czyżby? No, coś tu mamy. Środki przeciwbólowe. Pewnie się przydadzą. I tu już pewnie nic. Dobra, to ciśniemy. Ciśniemy do przodu i musimy zrobić tutaj porządek. Już czego myślałam, że już go załatwiłam. Mała dobitka. Z mojej strony. Wiecie, że na razie wczuwam, tak jak mówię, bardzo dawno w to nie grałam. 10 lat już przynajmniej minęło. Także... No i już po nim. Stój! Także... Jeszcze. Dobra. A, tutaj może co oni tu mają? Dobra. Ciśniemy do przodu, zobaczymy, co tu jeszcze na nas czyha. Coś się stało? Ty. O, Perla chciała sobie kicnąć, to nie ta gra. Wybaczcie. Wiem, nie powinnam robić takich stawek, tylko się skupić, bo to bardzo poważna gra. No i co? O, chyba tu. Co do diabła? Kops, tak, rzut. Ale dobra, już po nim, a ja tu jeszcze się rzucam, ale dobra. Idziemy ze strzelbą. Co tu mamy? 5 naboi. Niedobrze. Cholera! Pięknie! To mi się udało. Trochę naboi na nich zużyłam, ale nieważne. Warto było. Żegnaj się z tak. Już po nim. Tak, bez tego zwolnionego tempa. Ocaliłeś mi życie. Nie było. Co tu się dzieje? Masakra! Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy ty gadaj, ja pozbieram. Zrobić z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne, czemu nie? Chodź za mną. To ciśniemy. Ciśniemy do punktu kontrolnego. Czyżby tutaj? Pewnie tak. Chodź, kolego. No nie, no tutaj pewnie coś będziemy musieli jeszcze pozbierać, no. O, i tu, i tu. Warto się wyposażyć też tutaj w sprzęcie, ale teraz możemy cisnąć do przodu, czyli musimy tam wracać do góry. Dobra. Idzie? Chyba idzie. Chodź, chodź. Dobra, no to dajesz kolego, bez ciebie sobie nie poradzę. Chodź, 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 chodź. Ruchy, ruchy, ruchy. Z kim pan miał wpływ? Udało się. Tędy. Dobra, stój, tego nie było. O nie, ja tu się śmieję, a tu mi załatwili mojego kolesia. No nic. Dobra, teraz się tu odpłacimy. Nie ma, schował się cwaniaczek. O. Widzisz, widzisz, tu cię mam. Następny, o nie! O nie. Już po mnie! I co? Nie dałam rady jednak sama. No. Chyba ktoś mi tu musi pomóc. No to nic. Tak czy siak. Trochę już przeszliśmy, do tego jeszcze wrócimy. Super. Także tak sympatyczna okazja, odcinek trochę jubileuszowy. No leży Marta. Pierwszy Perla. Odcinek, no... Bywa, pokazała, tak. Ja co bardzo potrafi. Bardzo często widzę w swoich grach. Także dziękujemy, kochani, za uwagę. Jak Perla znajdzie czas, przede wszystkim... ochotę na pewno. Ochotę kolejne, na pewno. Kolejne odcinki pojawią się u niej na kanale. Póki co taka, myślę, mini niespodzianka dla was z okazji właśnie
500 filmu na moim kanale. Dziękuję wam serdecznie, a od siebie dodamy jeszcze, że dzisiaj Zbrojownia Mordoru, nie zapomniałem, pełnoprawna niedziela być musi. Dziękujemy wam serdecznie, pozdrawiam, małżeństwo. Trzymajcie się, hejos, papa. Pa.